Obecnie istnieje szeroki konsensus wśród historyków oraz badaczy zajmujących się problematyką Nowego Testamentu co do trzech następujących faktów. Po pierwsze, Chrystus został ukrzyżowany przez Rzymian. Po drugie, z jakiegoś powodu po trzech dniach jego grób okazał się być pusty. I po trzecie, jego uczniowie szerzyli przekonanie, że Chrystus zmartwychwstał i że się im ukazał. Czy istnieje jakieś racjonalne wytłumaczenie, które brałoby pod uwagę te trzy fakty i dostarczało odpowiedzi na pytanie, co miało miejsce i co faktycznie się wydarzyło? Abyśmy wreszcie mogli odpowiedzieć na pytanie, kim Chrystus był? Jeśli istnieją racjonalne przesłanki pozwalające nam uznać, że Chrystus był tym, za którego się podawał, mianowicie samym Bogiem, może się to okazać absolutnie rewolucyjne dla naszego życia. Dlatego już teraz chciałbym Cię zaprosić do wspólnego kursu, podczas którego będziemy spoglądać na dostępny nam materiał dowodowy, starając się znaleźć odpowiedź na tak postawione pytanie. Do zobaczenia w kursie.